Witajcie. Dla Was się poświęcimy i przetestujemy jedną rzecz. W ramach wytycznych WHO w większości państw normy dla zwierzątek w puszkach muszą być tak zachowane, żeby w minimalny sposób człowiek mógł je zjeść w razie klęski żywiołowej etc. Tu mamy konserwę na wypasie, jeleń 26%, wołowina 26%, wieprzowina, jakieś tam inne rzeczy. Jak oglądaliście Mad Maxa, też tam jedzą konserwy dla psa. I jak my sobie to przyrządzimy? Pewnie będzie waliło jak ciul. Teraz zobaczymy. Aż się obawiam o tą konserwę. O! Ja byłem przekonany, że to bardziej ten będzie śmiercić. Nie, nie. Będzie miało trochę inną konsystencję. To jednak będzie wymagało dodania wody. O, już poleciało. Dobra, najpierw sobie dodamy odrobinę wody, bo to. Teraz się swajcie. Tak. Ale już czuć jakimś dobrym jedzonkiem. Powiedzcie, że ładnie pachnie. Dobra, my sobie pomożemy na razie w taki sposób. Co tu dajmy? Do połowy ogieniek. Pachnie ci pachnie. No, nawet ładnie. Kamerzystka też się dla Was poświęci, bo powiedziała, że skosztuje. Dobra, tu złapmy. A, Micho. Dobra. Gorące. Na razie sobie to, tak delikatnie mówiąc, przegotujemy z tym. Ale grzeje. No. Ta kuchenka. Pachnie normalnie tak, że zaraz bym to wdupił. No. A zaraz dla Was spróbuję to na sucho, bez gotowania. Kij czegoś się nie robi. Dobra. Smacznego. Dzięki. Co? Od razu trafiłem na jakieś kości. Na jakieś może te... To się nazywa. Trząstki. O. Też może tak być. Bo my to zrobimy. A żeby nie było. Wiesz co? Smaczne to jest. No. Tylko ta chrząstka mnie zdemotywowała. Tu dodamy trochę jabłka komandosa. Okej, to już się tam gryzie. Co jeszcze dodasz? Teraz jakieś przyprawy swoje. Okej. Ale się to pieni. No. Co tam masz? Jakie kolorowe. Wracamy, jak będzie gotowe? Tak, tak, tak.
jeszcze odrobinę tego wodą. Okej. Witam Was z powrotem. Muszę się pochwalić. Zostałem pochwalony przez starszego pana, który szedł z pieskiem, że taką gamę zapachową zrobiłem, że mam do tego rękę. Zaraz Ania przetestuje jako pierwsza. Ja? O nie! Tak, wedle ustaleń. Zobaczymy, co z tego wyszło i czy w sytuacji naprawdę nadzwyczajnej można sięgnąć po to, żeby szamać. O nie. Tadadadam, tam. No to smacznego, bo ładnie wygląda, kolorowy jest. No ładnie pachnie. To jest właśnie to, że pachnie ładnie. O dziwo w miarę smakowało. No, tylko te na sucho, tylko te chrząstki to są tragiczne. Wydaje mi się, że przyzwyczailibyśmy się do tego. Chyba widzę, że mam jakiś żołądek. Gryź szybko jak robaki. Jakie robaki? Ja. Te, które dodałem, nie widziałaś. Dobra, coś mi się tu jeszcze przydało. Dobra, teraz ja sprawdzę. Powiem, że naprawdę trochę dłużej, znaczy inaczej, mam już inną wizję tego. Jaką? Tylko chrząstkę wypluję. Najpierw porządnie to wygotować. Po odcedzeniu usmażyć. Wtedy te wszystkie chrząstki będą lekkie, nie, lekkie, miękkie. Nie będzie inaczej to smakowało. Ale co, da się zjeść? Da się. Dlatego zaraz dokończymy sobie to już poza kamerą i w Mad Maxie idzie przeżyć. Pozdrawiamy Was.